Cześć wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny żywot naszego bohatera Filipa Kindreda. Tym razem, no nie nagrałem tego, ale początek był nieco inny niż zwykle. To znaczy, oczywiście standardowo, zaczęliśmy w naszym kompleksie kriogenicznym, bo chyba tak to prawidłowo powinno się nazywać, aczkolwiek nie mam co do tego pewności. W każdym razie zaczęło się dosyć standardowo. Natomiast już w chwili, kiedy pojawił się potwór, wybrałem sobie inne zdolności. Do tego zaraz dojdziemy, jaką postać sobie stworzyliśmy. W każdym razie tym razem standardowo się nie schowałem. Natomiast zrobiliśmy nieco inny myk. Użyliśmy jednej ze swoich zdolności po to, żeby odmrozić jeden z pozostałych pojemników, zbiorników kryogenicznych i tym samym odwróciliśmy uwagę tego dziwnego stwora. Takie drobna, co prawda kosmetyczna zmiana, ponieważ to tylko i wyłącznie było widoczne na tekście. Natomiast to fajnie pokazuje, jak dobieranie różnych umiejętności może nam sprawić, powiedzmy, może przysporzyć nam jakichś innych rozwiązań danej sytuacji. I to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. Natomiast wracając do samej postaci, tym razem również stworzyłem postać losowo, więc wygląda dosyć, powiedziałbym tutaj, jeżeli chodzi o same wady, to dosyć standardowo, poza tym, że ma nieco gorszy metabolizm, czyli jedzenie i cała żywność generalnie nieco chyba, potrzebujemy chyba nieco częściej i więcej pić i jeść, żeby odnawiać nasze zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, tak jak widzicie, to jesteśmy dosyć twardzi, silni, do tego jesteśmy dobrzy w walce na krótki dystans, mamy umiejętności medyczne i jesteśmy również nieźli w walce na dalszy zasięg. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się uniknąć takich błędów jak w poprzedniej grze. Mam nadzieję, że już teraz takich głupich błędów nie będę popełniał. Dodatkowo jeszcze zauważyłem tutaj pewną taką rzecz. Jak na początku opowiadałem wam o tych paskach wszystkich, tutaj po lewej stronie, okazuje się, że generalnie to nie są nazwy tych pasków. To po prostu... Oczywiście paski tutaj, ten pasek oczywiście jest odpowiedzialny za nasz głód, za wyżywienie, tak, ten za wodę, ten za odpoczynek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te napisy, one po prostu określają nasz obecny stan. Także nie jest to nazwa pasku, to jest po prostu nazwa stanu w konkretnej chwili, w danym momencie. I to chyba tyle, co zauważyłem. Czy coś jeszcze? Tak, no to jesteśmy świeżo po wyjściu z tego kompleksu kriogenicznego. Mamy apteczkę, w której są jakieś czyste szmaty, jakieś pigułki. No i tak zaczynamy naszą podróż. Jak widzicie, tutaj nasz stan, jeżeli chodzi o stan naszego ciała, jest idealny. Także jesteśmy świeżo narodzeni. Czy coś jeszcze? Tak, coś jeszcze. Taki mały komunikat. Ponieważ już wiem, że jeżeli będziemy odpoczywali, przy którymś odpoczynku na pewno pojawi się oczywiście znowu ten tajemniczy błysk gdzieś na horyzoncie i pojawi się gdzieś tutaj na mapce, na samym wschodzie miejsce, do którego możemy dążyć. Nie musimy, ale możemy. Ja w każdym razie podjąłem decyzję i chcę... w tej serii, właściwie w tym żywocie naszego bohatera, cały czas przejść na wschód. Będzie to nasz nadrzędny cel, niezależnie od tego, co się będzie działo. Spróbuję dojść jak najdalej na wschód. Czy to wszystko? Teraz to już chyba wszystko. Możemy zaczynać. Mamy dzień, nowy świt, zaczynamy w lesie, co nie jest najlepszym... Nie jest najlepszym punktem startowym, ponieważ już chyba na wstępie stracimy parę punktów ruchu. No ale trudno. Tak nas wyrzuciło, więc nie mamy tutaj wyboru. W lesie nie mamy nic ciekawego, więc możemy spokojnie ruszać dalej. Tutaj myślę, że będzie kolejny las, ale zobaczymy zaraz. Chyba tak, prawdopodobnie tutaj są jakieś drzewa, coś przez co nie możemy za dobrze widzieć. No i już tutaj pierwsza osada, no właściwie ruiny jakiejś osady. Na pewno chcę teraz... zatrzeć ślady i zakończymy turę.
No dobra, nikogo nie ma w pobliżu, to jest fajne. Zajrzyjmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj mamy do znalezienia. Kamyczki, same kamyczki przydadzą się. Powiem wam, że się przydadzą. Być może to jest... Dobra. Być może to jest głupie, ale jako taka pierwsza broń niech będzie. Weźmiemy sobie może trochę więcej jeszcze tych kamyczków. Źle zrobiłem. Dobra. Możemy nimi, tak jak tutaj widzicie, możemy nimi rzucać, ewentualnie możemy nimi uderzać. Nie jest to najlepsza broń, tak wiem, ale to jedyne, co teraz mamy i będziemy z tego korzystać. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jeszcze możemy znaleźć. Jest jeszcze jakiś budynek opuszczony. Zobaczmy, co nam da użycie umiejętności Strong. Zwiększy możliwość znalezienia czegoś, zmniejszy bezpieczeństwo. Nie, myślę, że normalnie, standardowo. Okej, wszystko jest w porządku, nikogo i niczego nie zwabiliśmy, więc możemy sobie spokojnie zajrzeć, co my tutaj mamy. No i pięknie, mamy już jakieś pierwsze nasze ubranie i pierwszą, właściwie lepszą jakąś broń. Dobra, zakładamy jeansy, bo z gołym tyłkiem latać nie będziemy. Buty oczywiście też. O, ale mamy tylko jeden but. A tak z ciekawości sprawdzę, czy da się je założyć. Da się założyć, tylko ciekawe, czy wtedy nie będzie... Czy nie będzie bohaterowi trudniej się poruszać? No, dobra, wiecie co, z braku laku zastosuję i ten myk. Ale będę musiał tutaj pilnować naszego bohatera, żeby nam nic sobie nie zrobił. Może to zwiększa ryzyko zwichnięcia kostki albo jakiegoś urazu, nie wiem. Zgaduję teraz tylko, ale wszystko jest możliwe. Co my tu jeszcze mamy? Ketchup nie. Mamy tutaj pustą apteczkę. Tak, to nie jest nam potrzebne. Natomiast tutaj mamy leki, które jak najbardziej zamierzam sobie przejrzeć i zobaczyć, co to jest. Pigułki nasenne i pigułki przeciwbólowe. Opróżnimy i sobie weźmiemy. Dopiero teraz zauważyłem, ale to też mi się bardzo podoba, że każde puste opakowanie nie ma... Boże, jak to się nazywa? Wieczka, dokładnie. Każde puste opakowanie nie ma wieczka. To jest drobna kosmetyczna zmiana, taka pierdółka, ale lubię tak właśnie takie drobne akcenty. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pigułki nasenne. Okej, wezmę. Natomiast bardzo chciałbym, żebyśmy mieli jeszcze jakąś reklamówkę, ale nie ma, no trudno. Butelka też by się bardzo przydała. Dobra, zrobimy tak. Szmaty na pewno tutaj przeniesiemy, chociaż nie wiem po co one są tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co można z nich zrobić. Dobra, leki przełożymy jeszcze do kieszeni, albo inaczej. Kamyczki przerzucimy sobie do kieszeni, żeby mieć je pod ręką. No, albo jeszcze inaczej. Mamy przecież łom. Mamy tutaj taką wspaniałą broń jak łom. Tylko weź ją do ręki, drogi Filipie. I mamy oczywiście nasz nieszczęsny wózek. Właściwie naszą tackę do zjeżdżania. I ją sobie weźmiemy. Zaraz zobaczymy, jak... Jaki to będzie miało wpływ? Tutaj widzę, że zaświeciło się na zielono, ale czy to, jaki to będzie typ modyfikatora, w sensie czy do ruchu, czy będzie nam odejmował ruch, czy jakieś inne modyfikacje, no to zaraz zobaczymy. Coś miałem wziąć i tym czymś pewnie była butelka. Przy najbliższej okazji, jeżeli zdobędziemy gdzieś reklamówkę, odrzucimy sobie tą apteczkę, ale póki co niech będzie i tak. Dobra, co my tu możemy jeszcze wziąć? Butelka whisky. Szkoda, że pusta. Te jeansy nam się nie przydadzą. Okej, stąd myślę, że to już wszystko. Więcej już nie będziemy brać. Spojrzę jeszcze tylko raz na to, jak wyglądamy. Dobra, jest okej.
Nie jest najgorzej. Dobra, przełożę sobie jeszcze tylko to pudełeczko tutaj. I dobra, możemy ruszać się dalej. Ile nam jeszcze punktów zostało? Jeden. Więc ja proponuję schować się i zakończyć turę. Dobra. Pięknie, jakoś wyjątkowo spokojnie, ale nie chcę tutaj wykrakać. Więc idźmy dalej. Zahaczmy o to. Co to jest? To jest poroże. Pewnie. Nie, co ja mówię, poroże. To jest pochodnia. Pochodnia nie byłaby głupim pomysłem. Niestety nie mam gdzie je trzymać. A, no tak. Przecież mam wózek. Tylko czy to nam coś daje? Prawdopodobnie nie. Zaraz zobaczymy jeszcze. Pochodnia najpewniej daje nam modyfikator, tylko i wyłącznie gdy ją mamy w dłoni i gdy jest zapalona. Także teraz najpewniej nic nam to nie da. Ale zapakujemy ją tak na zaś. Dużo miejsca nie zajmuje. Zapewne ciężka też nie jest. Nie. Myślę, że nie będzie źle. I jest ok. Na razie jeszcze mamy 5 czynności możemy wykonać w ciągu tury. Więc jest dobrze. Mamy jeszcze 3 możliwości. Ja bym wszedł na to wzgórze i zobaczył, co z niego widać. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Ukryjemy nasze ślady, aczkolwiek chyba się nie udało. Nie, ukryliśmy niby, ale... Okej. I się zaczyna. Czyli jednak wykrakałem, czyli trzeba uciekać. Najpewniej, a właściwie najlepiej, będzie jeżeli przejdziemy chyba tędy, ewentualnie tędy. Myślę, że tak będzie najlepiej. Nie będziemy marnować punktów na przechodzenie przez wzgórza. Przy okazji ja bym chętnie zahaczył też o te bagna i zaopatrzył się w jakąś świeżą wodę. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, wodę to trzeba... O, wodę trzeba zadbać sobie inaczej. I dobra. I mamy. Okej, coś chyba znowu źle robię. O, tych cholera mała. Dobra, zrobimy to inaczej. Faktycznie, coś źle robię. Tak. Dobra, teraz jesteśmy przynajmniej zaopatrzeni w świeżą wodę i możemy ruszać dalej. To są pewnie jakieś trujące jagody. Więc nie zamierzam ich brać. I właściwie już nic więcej nie zrobimy. Możemy przejść do tego miasta. Ale nie. Myślę, że ukryjemy nasze ślady. Tylko jak widzicie, trochę robimy to chyba niezbyt wprawnie, bo ślady mimo wszystko dalej zostają. No ale nie mamy też umiejętności ukrywania się. Także mamy większe prawdopodobieństwo, że znajdą nas bandyci. Ten już nas śledzi. Już widzę, że nas śledzi i mogą z nim być problemy. Ale dobra, uciekamy mu dalej. Wjedziemy do miasta i sprawdzimy, co tutaj się znajduje. Oczywiście same jakieś gruzy, kamyczki, jakieś kawałki szkła i tym podobne. Czyli nic ciekawego, ale sprawdźmy, co znajduje się w walącym się budynku. Dobra, sprawdźmy, co będzie, jeżeli użyjemy łomu. Niestety zmniejszy się nasze bezpieczeństwo. Także myślę, że standardowo, normalnie, gołymi rękami przeszukamy budynek. Czy można tak w ogóle powiedzieć? No dobra, niech będzie. Ja chyba bym musiał mieć tutaj naprawdę obok jakiegoś polonistę, a najlepiej jakąś polonistkę, która by mnie poprawiała. Tak, okej. Sprawdźmy, co tutaj jest i tym razem znów na szczęście nic nie zwabiliśmy. Co to jest? Coś bardzo fajnego. No cóż, wyglądamy trochę śmiesznie.
Ale nie jest źle. Ale w każdym razie tutaj widzę, że jest liczba ładunków. I teraz wynosi 0, więc nie wiem, czy cokolwiek to nam da. Ale dobra, weźmiemy to, zobaczymy, jaki efekt będzie o zmroku. Natomiast tu mamy jeszcze instrukcję do złożenia broni 308 z broni snajperskiej. To sobie zatrzymamy, chociaż już z doświadczenia wiem, że pewnie tego nie dożyjemy i nie znajdziemy wszystkich części. Ale dobra, to sobie weźmiemy. Nie będziemy tego zostawiać. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście pigułki. Jak najbardziej. Jeżeli to są prochy przeciwbólowe, to trzeba je wziąć. Antybiotyki. Antybiotyków nie mam? Mam. Ale zawsze im więcej, tym lepiej. Czy coś jeszcze stąd chcę wziąć? Chyba nie bardzo. Chociaż zaraz zobaczymy, co my tutaj... Nie, te sznureczki sobie weźmiemy. Dobra. To chyba tyle. Sprawdzę jeszcze, czy ja w ogóle ciągnę ten nasz wózek. Właściwie tą tackę nieszczęsną. Dobra, jest za nami. Wszystko się zgadza. Okej, już tu nic więcej nie zrobimy. I zostały nam dwie czynności. Tak się zastanawiam. Na pewno chętnie bym ukrył nasze ślady. Natomiast ruszymy się trochę dalej, żeby być jednak o krok dalej od bandyty. I tutaj ukryjemy nasze ślady. Zobaczymy, co zrobi bandyta. Nic, nawet za nami nie szedł i to jest bardzo fajne. Mamy reklamówkę, hura! I do tego gotowane czyste szmaty. Okej, niech będzie. Nie wiem, do czego one mogą się przydać. Ale też to weźmiemy. I idziemy dalej. Zaraz tylko sprawdzę, czy za bardzo nie zboczyliśmy, bo wydaje mi się, że idziemy bardziej na północny wschód, właśnie. Ale dobra, to gdzieś cały czas, gdzieś tam ten wschód się przewija. Tu wychodzimy na jakąś dużą otwartą przestrzeń, ale okej, jest miasto. Nawet takie dwa jakieś osiedla ludzkie. Tu jest trochę mniejsze, ale jesteśmy tutaj bliżej. Niemniej... z ostrożności i tak zatrzymy ślady i poczekamy, czy coś się nie stanie, ale nie. Wszystko się tutaj... wszystko jest spokojnie, ptaszki ćwierkają dalej i możemy sobie przeszukać budynek. Coś czuję, że to był trochę błąd, ale dobra. W każdym razie, no mamy duże szanse, że wszystko przebiegnie pomyślnie i nie zwabimy nikogo. Nic użytecznego nie znaleźliśmy. Tutaj również same kamyczki i szkło. No to przejdźmy do drugiego, do drugiej części miasta, ale niestety skończyła nam się liczba ruchu. Ruch nam się skończył. O Boże, Boże. Coś dzisiaj jestem naprawdę chyba niewyspany. Zakończmy turę. Ja napiję się kawy. Myślę, że to mi dobrze zrobi. Okej, chyba niepotrzebnie trochę przeszedłem w ten sposób. No dobra, pójdziemy już tutaj górą. Ale okej, najpierw sprawdźmy, co jest w schowku. No, prawdopodobnie nic nie będzie, więc nie wiem, czy jest sens przeszukiwać. Chociaż nie, nie. Jeżeli nie ma nic... Jeżeli pokazuje, że nie ma nic, że nie ma sensu tutaj szukać, to nie ma sensu po prostu. Jeszcze moglibyśmy kogoś zwabić i byłoby niewesoło. No to chyba już sprawdzałem, co było. Okej, pójdziemy... Teraz tak, możemy pójść tędy i tędy. Boję się, że jeżeli przejdziemy bardziej na północ, to gdzieś tam te wzgórze nas odetną od wschodu. I niestety już tak będziemy musieli iść, dlatego pójdziemy sobie tędy, zostawiając ślady swojej obecności, które trzeba koniecznie zatrzeć. Okej, na razie, słuchajcie, jest dobrze. Nie chcę tutaj zapeszać, ale naprawdę jest pozytywnie. I tylko pusta butelka, do tego tulipan.
Na szczęście jeszcze mamy tutaj jakiś opuszczony dom, który możemy sprawdzić. Dosyć wysoka szansa na jakieś znalezisko jest. Natomiast... O, no proszę. Poszło gładko, zdecydowanie gładko. I mamy plecak. Cudownie, to jest naprawdę bardzo fajne. Jakoś powiem wam, że gładko idzie mi ta gra i bardzo mi się to podoba. Natomiast po raz pierwszy się stykam teraz z czymś takim jak na wytrychy. Narzędzia do otwierania zamków, tak, to są wytrychy, ponieważ już zapomniałem, jak to się nazywa przez moment. Na pewno zmienimy sobie buta na prawy. Oj, oj, oj. Niedobrze. Tego buta również możemy sobie wymienić na jakiś trwalszy. Dobra. Czy jakieś portki? Nie, portki mamy w całkiem niezłym stanie, chociaż tutaj są lepsze. I te sobie założymy. Oczywiście wszystko, co mieliśmy w kieszeniach, zabierzemy z powrotem. I kolejne pigułki, które oczywiście zamierzam wziąć. Teraz wszystko idzie gładko, wszystko pięknie, ale potem może być różnie. Do tego mamy jeszcze ciuszki poszywane ze skóry. Nie wiem, czy nie będzie nam za gorąco. Na razie temperatura otoczenia wzrasta, więc nie jest najgorzej. Mamy dreszcze, więc okej, może się to przydać. Może nas to trochę ogrzać. Do tego jakieś sznurki, tego typu rzeczy. I gazeta. Gazeta mówiąca o Aislabie. Ale to nas nie interesuje. Nic ciekawego tu nie ma. Dobra, słuchajcie. Na tym zakończymy ten odcinek. Spotkamy się następnym razem. Już sądzę, że pójdziemy tędy, tą drogą. Tutaj jest gładko, tu jest przestrzeń, więc powinniśmy się poruszać w miarę szybko. I to tyle. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Wiem, że ten odcinek trochę chaotyczny. W sumie nie wiem, dlaczego tak wyszło. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Postaram się w następnym lepsze wrażenie wywrzeć. Ale póki co trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.